Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Wiem, że bardzo często używam słowa niesamowita w odniesieniu do historii, które omawiam, ale ta jest naprawdę niezwykła. Wciąż mam cichą nadzieję, że jednak nie nadużywam tych słów. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć historię 5 nastolatków, z których wyprawę na tratwie do wraku przetrwał tylko jeden. Po cudownym ocaleniu opowiedział jednak historię tak nieprawdopodobną, że sporo osób uznało ją za wytwór zestresowanego umysłu, ale są i tacy, którzy mówią, że to bardzo naiwne podejście, bo morskie głębiny są mniej znane niż kosmos, a biolodzy morscy nieraz już musieli ukorzyć się przed potęgą natury. Czy Edward McCleary pod wpływem stresu pourazowego stworzył w swojej wyobraźni morskiego potwora? Czy to jednak naprawdę jakieś morskie, nieznane stworzenie przyczyniło się do zniknięcia jego kolegów? A może smokiem z opowieści był sam McCleary, który doskonale wie, co się stało z kolegami, bo na przykład padli jego ofiarą? 24 marca 1962 roku. 14-letni Bradford Rice, 16-letni Warren Feely, 16-letni Eric Riley i 17-letni Larry Stewart wraz ze wspomnianym 16-letnim Edwardem Brianem McLearym, czyli po prostu paczka kolegów, zdecydowała, że wykorzysta piękną pogodę, aby nurkować i pływać na tratwie sił powietrznych. Chcieli eksplorować wrak USS Massachusetts, kilka mil od wybrzeża. Edward McCleary następnego dnia leżał bezwładnie na plaży, a obok niego maska do nurkowania, buty i płetwy. Wszystko to znajdowało się na tratwie i tuż obok niej. Niestety pozostałych 4 chłopców nigdzie nie było, ale Edward uważał, że wie, co się stało. W środku burzy spotkali dziwne stworzenie. Tego dnia na niebie nie było ani jednej chmurki. Ciepło, słonecznie, czyli bezpiecznie. Chłopcy oczywiście mieli duże doświadczenie we wszelkiego typu aktywnościach wodnych, bo wszystko to działo się na wodach wokół Pensacoli na Florydzie, więc wiosłowanie na 2-metrowej tratwie zdecydowanie nie było im obce. Wrak znajdował się mniej więcej milę od brzegu. Pokusa eksploracji była duża i dodawała chłopakom sił. Po kolei chwytali wiosła, kierując się oczywiście w stronę wraku. Zupełnie niespodziewanie zerwał się jednak silny wiatr, a niebo zaszło ciemnymi chmurami. Na wodzie szybko dało się zaobserwować wysokie, białe grzywy. Nastolatkowie szybko podjęli decyzję o zmianie planów. Pomyśleli, że tym razem odpuszczą sobie wrak i po prostu wrócą na brzeg. Niestety jednak było już za późno. Wiatr wzmógł się tak bardzo, że nie panowali już nad tratwą. Fale znosiły ich na otwarty ocean. Chłopcy uświadomili sobie, że mają jeszcze jedną szansę, żeby się uratować, ale dwóch z nich musi wskoczyć do wody i starać się nadawać kierunek tratwie, natomiast pozostali będą wiosłować, by ją napędzić. Był moment, kiedy wydawało się, że wszystko będzie dobrze, bo w pobliżu nich przepływała łódź. Zaczęli energicznie machać i krzyczeć, co zresztą nie miało większego sensu, bo pogoda powodowała, że dookoła huczało. I łódź przepłynęła obok, nie zabierając chłopaków na pokład. Wobec tego młodzi ludzie stwierdzili, że spróbują zatrzymać tratwę, przymocowując ją do najbliższej boi, ale niestety gigantyczne fale to uniemożliwiły. W pewnym momencie musieli opuścić tratwę, bo uderzała ona o wielką boję i mogli po prostu stracić życie. Nie panowali nad sytuacją. Ta ich niby łódka szybko nabrała wody, którą jednak chłopakom udało się wylać. W końcu jednak zastał ich wieczór i dookoła zapanował gęsty mrok. Dodatkowym problemem okazał się deszcz. Prądy zniosły ich praktycznie w okolice wraku USS Massachusetts. Ale potem już na pełne morze. Nagle wszystko ustało. Wiatr, deszcz i fale zostały zastąpione gęstą mgłą i dotkliwą ciszą. Jak opisywał później McCleary, nie było ani jednej fali,
ani jedna ryba nie wyskoczyła z wody i ani jedna mewa nie krzyknęła. Wywołało to w chłopakach okropne odczucia. Czuli strach, mieli wrażenie dojmującej samotności. Czuli się tu opuszczeni. Nagle uświadomili sobie, że ich los jest przesądzony, a może nawet nie ma już ich wśród żywych i odeszli w tej burzy. Stąd ta cisza. Właśnie taką tezę postawił Rice, który uważał, że ta dziwna atmosfera nie jest naturalna i na pewno nie występuje w prawdziwym świecie. Muszą więc być gdzieś poza nim. Jednak przytomny Riley stwierdził, że to absurd. Przetrwali burzę i nic im nie będzie. Nagle Larry coś usłyszał. W wodzie coś się działo. Był pewien, że coś nadpływa, a charakterystyczny plusk niósł nadzieję na ratunek. Chłopak ocenił, że musi to być łódź i nakazał kolegom, aby nic nie mówili, żeby można się było wsłuchać, co i skąd się zbliża. Ku swojemu zdumieniu chłopcy poczuli nagle dziwny, charakterystyczny, okropny smród nieżywych ryb. I wtedy nie musieli się już wsłuchiwać, aby wyłapać dźwięki z otoczenia, bo plusk był tak głośny, że wydawał się spowodować falę, która przelała się przez tratwę. Ocenili, że zamieszanie wystąpiło gdzieś 40 stóp od nich. Za chwilę dał się słyszeć drugi, potężny plusk, ale wówczas przez mgłę było widać jakiś dziwny przedmiot. Potem nastolatek, który przetrwał, opisał go jak coś podobnego do słupa telefonicznego z żarówką na górze. Unosił się około 10 stóp nad wodą. Kiedy serca chłopaków zamarły i wydawało się, że teraz to już naprawdę nie ma dla nich ratunku, znowu nastała ta głęboka cisza, ale zanim zdążyli się uspokoić, powietrze przeciął jakby wysoki skowyt, ale nie mogli ustalić skąd pochodzi, bo wokół była tylko gęsta jak mleko mgła. Odgłos był jednak zdecydowanie przerażający, to też doszli do wniosku, że jedyne, co mogą zrobić, to uciekać. Szybko założyli płetwy i rzucili się do wody, ale pożałowali tego. Z pewnością nie była ciepła i przejrzysta, jak jeszcze przed chwilą, ale brązowa i pełna szlamu. Skoro jednak już się w niej znaleźli, to zdecydowali się płynąć w kierunku wraku. Wydawało się jednak, że odgłos jakby ich goni. To, że mgła zaczęła się wreszcie rozpraszać, niestety nie stanowiło żadnego pocieszenia w obliczu faktu, że noc była coraz głębsza. Do tego deszcz padał coraz intensywniej. Nagle jeden z chłopaków wrzasnął, że to coś za nimi ma brada. Nie powiedział jednak nic więcej. Jego głos po prostu ucichł. McCleary w szoku zaczął nawoływać kolegów, ale już nie odpowiadali. Na szczęście McCleary miał jeszcze dwóch kolegów i wydawało się, że cała ta trójka ocaleje. Niestety jednak wkrótce koledzy zorientowali się, że Bill zniknął. Mrok od czasu do czasu rozświetlały błyskawice. Dzięki temu udało się zaobserwować co nieco wokół. W jednej z tych jaśniejszych chwil dziwny niby słup telefoniczny wynurzył się tuż obok Rileya. Teraz przytoczę Wam dokładny opis, taki, jaki zostawił potomnym jedyny ocalały członek tego teamu. To coś wyglądało jak długi kij, miało około 10 stóp i wystawało prosto z wody. Na górze była bulwiasta konstrukcja. Pojawiła się jeszcze kilka razy, zbliżając się do tratwy. Przyjrzałem się temu bliżej, tuż przed tym, jak mój ostatni przyjaciel zniknął pod wodą. Teraz widziałem, że istota była długa na 12 stóp, brązowo-zielona i gładka głowa przypominała głowę żółwia morskiego, tylko była jakby bardziej wydłużona i z zębami. Wyglądało na to, że było tam coś, co sprawiało wrażenie płetwy grzbietowej. Najlepiej pamiętam oczy, zielone z owalnymi źrenicami. W końcu dotarłem do statku, którego szczyt wystawał z wody i zostałem tam przez większość nocy. Wcześnie rano dopłynąłem do brzegu i zostałem znaleziony przez jednostkę ratowniczą. Chłopak został zabrany do szpitala w Pensacoli. Cały czas pytał o kolegów, ale w końcu poinformowano go, że żaden z nich nie został jak dotąd odnaleziony. Dopiero tydzień później na brzegu pojawił się brat Rice.
Wydarzenie to zdecydowanie nie było obojętne dla psychiki Edwarda Briana McLearego, który trafił do specjalistycznego ośrodka na długą terapię. Jakiś czas później oświadczył, że najwyraźniej wyobraził sobie całe to zdarzenie. Było to zaskakujące oświadczenie. Rozpętała się więc wokół tego stwierdzenia dyskusja, która trwa już właściwie całe dziesięciolecia. Diagnoza lekarska zakładała, że chłopak jakby skonkretyzował swój strach w postaci wyobrażenia potwora podobnego do tego z Loch Ness. Rozpoczęto powszechną analizę takiej możliwości. Najczęściej zakładano, że chłopak po prostu miał ogromne wyrzuty sumienia z powodu tego, że sam przetrwał, ale nie udało się to jego kolegom, a on nic nie mógł zrobić. Czuł się winny, że nie potrafił im pomóc, nie dał rady ich uratować. Właściwie jego samego mogło spotkać to samo, a jednak z jakiegoś dziwnego powodu ułożyło się to inaczej. Teraz faktycznie musiał się zmierzyć z całą tą sytuacją, a mózg pomógł mu w ten sposób, że wytworzył dziwacznego morskiego stwora. Było to w końcu coś, z czym nikt by sobie nie poradził, nawet Superman. Można walczyć z wodą, ratować tonących, przekrzykiwać się przez wiatr i przedzierać przez mgłę. Ale nie można przecież poradzić sobie z nieznaną, dziwną istotą. To miało niejako pomóc chłopcu przestać się obwiniać, pozbyć wyrzutów sumienia. Cóż, część psychologów się z tym zgodziła, dodając, że nastolatek to właściwie jeszcze dziecko o bardzo bujnej fantazji i niedojrzałym układzie neurologicznym. Nie zawsze potrafi sobie poradzić z tak gigantycznym stresem. Specjaliści przyznali, że wiele dzieci wymyśla różnego typu stwory czające się w ciemności po to, by móc nazwać samotność, strach, niepewność i po prostu silny stres. Inni dorzucali, że może to być tylko złudzenie optyczne. Było ciemno. Gęsta mgła przeszywana była tylko od czasu do czasu błyskawicami. Gdzieś obok unosiła się tratwa, morskie śmieci. Wszystko to od czasu do czasu wynosiły i przykrywały na powrót wysokie fale. Mogło to zadziałać na zasadzie dostrzeżenia w chmurach kształtu słonia czy filiżanki, a tu dochodzi jeszcze stres. Niekiedy przestraszone dziecko, które dopiero uczy się zasypiać w ciemności, zerka na krzesło, na którym wisi na przykład zarzucony sweter i jest przekonane, że oto siedzi tam jakiś nocny obserwator. Strach potrafi napędzić wyobraźnię, która dopisuje do abstrakcyjnych kształtów złowieszcze treści. Nie było także wykluczone, że chłopak na plaży po prostu głęboko zasnął, wycieńczony przeżyciami. Cały stres przeniknął do realistycznego snu, który przybrał taką właśnie formę. Zazwyczaj opisywany przez niego stwór kojarzył się ludziom ze smokiem, a jak wiadomo, jest to mityczna istota, która tak naprawdę nie istnieje. Zupełnie odwrotnie niż halucynacje i traumy, bo te bywają bardzo realne. Niektórzy sądzą, że bardziej realne niż morskie potwory. Ale biolodzy morscy tylko się uśmiechają pod nosem, wyjaśniając, że już nie raz tajemnice morskich głębin okazywały się wbijać naukowców w ziemię. Na Reddicie znalazłam intrygujący wpis sprzed 3 lat, który zawiera ciekawą sugestię. Otóż żerujący wieloryb północnoatlantycki wygląda, oczywiście obserwowany pod pewnym konkretnym kątem, jak wąż morski. Gdyby ktoś nie miał pojęcia, na co patrzy, a widział wcześniej wieloryba na przykład tylko na obrazku w szkolnej książce do biologii, nigdy w życiu nie zorientowałby się, że to właśnie to stworzenie obserwuje. W odpowiednim świetle może się wydawać, że jest to szyja i głowa jakiegoś zwierzęcia, która dziwnie się przemieszcza. Raz wznosi się, szybuje, a potem opada z powrotem, co idealnie pasuje do opisu McLeariego. Jednak w latach 60. stworzenie to było bardzo rzadkie na Florydzie, a naukowcy niewiele o nim wiedzieli. Nie zdawali sobie na przykład sprawy, że kiedy samica ma wydać na świat młode, to udaje się w tym celu właśnie na Florydę. Zazwyczaj jednak wtedy bardzo na siebie uważa i kryje się, stąd też takie obserwacje w tych stronach były bardzo rzadkie. Chłopcy nie mieli pojęcia, jak może wyglądać taki wieloryb.
Nie było też wtedy dostępnych materiałów audiowizualnych, które pozwalałyby obejrzeć go pod różnymi kątami. Jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, to polecam w tym momencie zerkać na ekran, ponieważ spróbuję pokazać Wam, o co chodzi. Jak wspomina autor komentarza, kilka lat temu pojawiły się doniesienia o przerażającym stworze, a także film na YouTubie zrobiony przez żeglarzy w Irlandii, którzy trafili na owego niby dziwolonga. Okazało się, że opis, który przedstawili, idealnie pasował do tego, jaki przekazał McLeary. Stworzenie, które miało około 10 stóp długości, unosiło się, jakby szybowało i wpadało do wody z powrotem. Specjaliści, którzy obejrzeli film, podpowiedzieli, że najprawdopodobniej jest to właśnie wieloryb północnoatlantycki. Potem udało się nakręcić jeszcze kilka innych wideo, które udowadniają, że modele, różnie ulokowane u poszczególnych przedstawicieli gatunku, często wyglądają właśnie jak oczy, a nawet jak żarówki, bo są jasne i gdy są rozświetlone odbitym światłem księżyca, czy na przykład błyskawicy, wydają się świecić jak żarówka. Niby szyja może wyglądać jak słup. Jak się okazuje, McLeary być może wcale nie fantazjował. Zresztą również wcale nie musiał kłamać na temat zapachu ryb i obecności brunatnego szlamu. Właśnie takie efekty specjalne towarzyszą chwilom, kiedy wieloryb znajduje czas na skorzystanie z morskiego WC. Spróbuję Wam też podlinkować film, który daje wyobrażenie, jak może wyglądać tego rodzaju wieloryb, żebyście w każdej chwili mogli sobie to na spokojnie obejrzeć. Zwróćcie uwagę, jak różnie i abstrakcyjnie prezentuje się pod każdym kolejnym kątem i jak zmienia się, gdy tylko minimalnie inaczej pada na niego światło. Zdecydowanie może przypominać dawny słup telefoniczny. Można sobie jednak wyobrazić, jakie wrażenie wywarłoby takie stworzenie w nocy, w ciemności, podczas deszczu. Właściwie to nie trzeba byłoby dodawać nic od siebie. Wystarczyłoby tylko opisać stan faktyczny, by stworzyć całkiem fantastyczną historię. Pozornie fantastyczną. Myślę, że ten wieloryb zdecydowanie mógłby robić zamorskiego smoka. Co prawda wielbicieli wyjaśnienia psychologicznego to absolutnie nie przekonuje, ponieważ uważają, że gdyby wieloryb zaatakował chłopców, to ślady byłyby widoczne na ciele, a jedno z nich przecież znaleziono na plaży. Tylko że ja na przykład nie rozumiem, dlaczego wieloryb miałby chłopca akurat ugryźć, czy jakkolwiek fizycznie uszkodzić. Wystarczyłoby, że zrobił jakiś gwałtowny ruch. Chłopiec po prostu znalazł się pod powierzchnią i już nie zdołał wypłynąć. Nie musiałoby się to wiązać z żadnymi fizycznymi obrażeniami zadanymi przez wieloryba. Oczywiście nie zabrakło również teorii z łodzią podwodną, bo opis w jakimś sensie może przypominać jej charakterystykę. Chłopcy mogliby widzieć peryskop, a dziwny szlam, który miałby unosić się dookoła, mógłby być po prostu paliwem, które wypłynęło na przykład po zderzeniu łodzi z jakimś dużym morskim stworzeniem, które z kolei ranne wydzieliło ten charakterystyczny rybi zapach. Wiemy natomiast na pewno, że Edward zmarł w 2006 roku i nie chciał już wracać do tej historii. Wcześniej tym, którzy chcieli słuchać, opowiadał o tym, że w uszach wciąż brzmią mu nawoływania Larego, który krzyczał, że to coś ma brada i że trzeba się stąd wydostać. Brat krzyczał mniej więcej pół minuty, po czym nastąpiła głucha cisza. Ona bolała Edwarda przez długie lata. Niestety jednak mężczyzna zorientował się, że jego słuchacze tą opowieścią najzwyczajniej się bawią, kpią z niej albo stukają się w głowę. Najwyraźniej nikt mu nie wierzył, więc zaprzestał powracania do tego tematu. Starał się żyć trochę jako odludek. Ostatecznie udał się na kolejną terapię i rzekomo uwierzył w to, że żadnego niby smoka nie było. Nie wiadomo jednak, czy zrobił to, aby poczuć ulgę i skończyć na zawsze z rolą lokalnego dziwaka, czy też tylko udawał, że jego podejście do własnych wspomnień tak bardzo się zmieniło. Z pewnością na początku nie dawał sobie wmówić, że to, co widział i doskonale pamięta, to tylko wytwór jego wyobraźni, która tak może działać u osoby nękanej poczuciem winy i stresem. Nie wierzył, że nadał kształt swoim lękom. Chłopak przekonywał, że to nie była jego wyobraźnia,
czuł ten zapach i widział stworzenie, które zaatakowało jednego z kolegów. Nie podważał także wcale twierdzenia, że znaleziony na plaży przyjaciel wcale nie musiał paść bezpośrednią ofiarą stwora. Był pewien, że do jego płuc po prostu dostała się woda. Jednak kolejni psychologowie wytłumaczyli mu podobno, że złudzenia, omamy i wizje, które mózg podsyła, by się bronić, potrafią być bardzo realistyczne. Jednak z kolei dziś już bardzo wiele osób coraz głośniej mówi, że nauka raz po raz dostaje nauczkę za sprawą nowych odkryć dotyczących życia mórz i oceanów. Coraz więcej osób jest świadomych, że najprostszym rozwiązaniem w tej sprawie wcale nie jest fantazja nastolatka, ale po prostu spotkanie ze zwykłym morskim stworzeniem, a tych przecież nie brakuje, chociaż nie bratają się z ludźmi. Istnieją jednak gigantyczne kałamarnice, rekiny, wieloryby i różne inne lamparty morskie czy wstęgowce. Ciemność, burza, gra świateł i cieni i każde z tych stworzeń mogłoby się zamienić w coś w rodzaju słupa telegraficznego z małymi oczami. Przecież od setek lat tego rodzaju tajemnicze jeszcze wówczas morskie stworzenia widywane były przez marynarzy i nic dziwnego, że były nazywane potworami lub smokami. Tutaj nic się nie zmieniło od wieków. Odkąd człowiek żegluje po wielkich wodach, donosi o tym, że morza i oceany kryją jeszcze w swoich toniach setki tajemnic. Jest jeszcze coś, co przekonuje wielu badaczy tej sprawy, że chłopiec nie kłamał. Oczywiście jest możliwe, że po tak trudnych przeżyciach jego umysł mógłby nie pamiętać wszystkiego i jakieś luki wypełnić fantazją. Ale mimo wszystko zapewne ogólny zarys byłby dużo bardziej realistyczny. Zapewne po prostu opowiedziałby o burzy, silnych nurtach, wietrze lub jakimś okropnym wypadku. I nawet gdyby nie pamiętał wszystkiego, to nie byłoby żadnego powodu, aby wymyślił coś tak nieprawdopodobnego, wręcz szalonego, doskonale zdając sobie przecież sprawę, jakie wrażenie taka historia zrobi na słuchaczach. Zapewne pragnąłby uniknąć ośmieszenia i wytykania palcami. Był to wprawdzie jeszcze nastolatek, ale w końcu już w wieku, w którym był świadomy, co brzmi realistycznie, a co jak kompletne bajdurzenie. Wydaje się jednak, że po prostu chciał być szczery i wyrzucić z siebie wszystko, co pamiętał. Sądził, że dorośli pomogą mu zrozumieć. Opisał fakty własnymi słowami, licząc, że ktoś je właściwie zinterpretuje. Być może miał pecha, że albo sam fatalnie dobrał słowa, porównując spotkane stworzenie do smoka, albo też inni, starając się przekazywać tę historię, nawiązywali do Loch Ness czy innych legendarnych stworzeń i w ten sposób odebrali tej historii wiarygodność. Ale wielu naukowców zajmujących się życiem fauny morskiej wcale nie przekreśla możliwości, iż chłopak w miarę wiernie, choć tak jak umiał, opowiedział to, co naprawdę spotkało jego i kolegów. Propagatorzy innej teorii zakładają, że jednym z możliwych racjonalnych wyjaśnień jest to, że chłopak faktycznie w pewnym sensie opowiadał to, co widział, ale jednak mocno to nadinterpretował. Być może jego noga utknęła w jakiejś gałęzi czy siatce pod wodą, od razu stwierdził, że oto coś go schwytało i trzyma, ale w końcu puściło. Zobaczył, że przyjaciele pod wpływem fal podskakiwali w górę i w dół. Wydawali z siebie dziwne dźwięki, które faktycznie czasem mogłyby być opisane jako syczenie, może z bólu. Nie mogli sobie poradzić z falami i prądami, a ich kolega patrzył na to wszystko bezradny. Znaczenie miała tu mgła i deszcz, bo utrudniały dojrzenie szczegółów z pewnej odległości. Wszelkiego rodzaju mikroprądy i fale, wiry i piana mogły uchodzić za coś, co w świetle błyskawic przypomina smoka lub dinozaura, który może nawet podświadomie został wytworzony już gdzieś w wyobraźni, gdy chłopak zaplątał się w coś pod wodą. Nie jest zresztą wykluczone, że w pobliżu na dodatek pojawił się faktycznie rekin rafowy czy żarłacz. Są one znane z tego, że chętnie atakują ludzi i to wyjaśniałoby pojawienie się wśród tych fal jakichś zębów. Wszystkie te doznania mogłyby się zmieszać, tworząc tak dziwną historię, która jednak wcale nie musiałaby być kłamstwem, ale swego rodzaju kreatywnym oddaniem rzeczywistości.
Ostatnio pojawiła się też nowa teoria, a to wraz ze wzrostem popularności terminu chunibyo. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. A jest to japońskie słowo opisujące pragnących atencji nastolatków, którzy desperacko chcą się wyróżnić. Tak bardzo, że przekonują samych siebie, iż posiadają ukrytą wiedzę lub tajne moce. Starają się stworzyć wokół siebie jakiś mit, tajemnicę, przyciągnąć do siebie uwagę niezwykłością tego, jacy są lub co im się przydarzyło, by zyskać zainteresowanie i akceptację. To dosłownie tłumaczy się jako choroba drugiego roku, od drugiego roku gimnazjum i występuje czasem jako syndrom ósmej klasy. To oczywiście w krajach anglojęzycznych. Tak naprawdę zalecałabym tu jednak dużą ostrożność, bo samo to zjawisko jest bardzo mgliście zdefiniowane i właściwie nie do końca można stwierdzić, czym miałoby ono być. Jakimś etapem rozwojowym niektórych nastolatków, zaburzeniem, cechą osobowości przejściowo łączącą ludzi w tym wieku, czy czymś w rodzaju choroby. Terminu tego użył Ken Tanaka w 1999 roku. Ten japoński komik i komentator opisał, cytuję za Wikipedią, aspiracje uczniów szkoły podstawowej tak, jakby to był jakiś rodzaj syndromu, którego można się nabawić. Potem jednak wydał oświadczenie, w którym wypierał się tego pomysłu w takim ujęciu, wyjaśniając, że miała to być tylko metaforyczna uwaga opisująca pewien stan niektórych nastolatków. Ale nagle zaczął on być poważnie badany w psychologii. Zaczęto dzielić nastolatków chunibyo na poszczególne grupy ze względu na genezę ich postawy. Ja sama nie dostrzegam tu jednak zbyt wiele logiki, poza jakimś takim ogólnym skatalogowaniem cech często zwyczajnych, dojrzewających młodych ludzi. Jednak czy to o to chodziło w całej tej opowieści? Czy młody chłopak postanowił wykorzystać okazję, by się wyróżnić, stać wyjątkowym, przejść do legendy w swoich stronach? Jednak nie do końca chyba wierzę, że po takiej traumie myślałby o fejmie, który zresztą wtedy oczywiście jeszcze się tak nie nazywał. Nic nie wiemy też o tym, by pochodził ze środowiska, w którym czuł się samotny czy niezauważany, a to jeden z motywów rozwinięcia się tego niby syndromu. Oczywiście bywają atencjusze, to oczywiste, ale wydaje mi się to chyba jednak nieco naciągane. No i oczywiście nie może tu zabraknąć jeszcze jednej teorii, a mianowicie takiej, że tak naprawdę McCleary sam stoi za tym wszystkim, co spotkało chłopaków. Być może po raz pierwszy natknęli się na jakieś substancje psychoaktywne, zabrali ze sobą alkohol, mógł zadziałać on na chłopaka w jakiś zupełnie nieprzewidywalny sposób. Wystarczył jakiś mały konflikt, ewentualnie trochę stresu, sytuacja stała się podbramkowa, wybuchła awantura, chłopcy zaczęli się bić i coś poszło nie tak. Oczywiście od razu narzuca się jedna uwaga, no w jaki sposób jeden chłopak miał pokonać tylu swoich kolegów? I na to znajduje się odpowiedź. Być może wcale nie walczył ze wszystkimi naraz. Mogło się wydarzyć, że w wodzie McCleary któremuś z nich nie pomógł. Poszedł on pod wodę, natomiast inny kolega podzielił jego los, próbując go ratować. Na tym tle mogła wywiązać się jakaś bójka między pozostałymi chłopakami, którzy obwiniali McCleary'ego. Albo odwrotnie, to on miał pretensje do swoich kolegów, że nie uratowali pozostałych. W jakiejś konfiguracji mogło dojść do walki, która skończyła się katastrofą. Nie byłoby to takie niemożliwe. Gdyby działo się to na wraku lub na brzegu, wystarczyłoby chwycić jakiś konar czy nawet butelkę, którą chłopcy mogli mieć przy sobie. Silny cios i ta wyprawa skończyła się zupełnie inaczej niż chłopcy zaplanowali. Być może gdyby do walki stanęło tylko dwóch chłopców, miałoby to jakiś sens. Ale aby tak było, ci pozostali musieliby jakoś wcześniej stracić życie. Nie sądzę, by McCleary dał sobie radę z dwoma, trzema czy czterema kolegami. Jednak gdyby życie części z nich zabrała natura, burza czy woda, a pozostali popadli w konflikt, być może nawet miałoby to jakiś sens, ale nigdy tego nie udowodniono. Ciało znalezione na plaży nie nosiło żadnych obrażeń. Oczywiście mógłby to być jeden z tych chłopców, którzy wcześniej stracili życie w wodzie, ale chyba nie układa mi się to w jakąś logiczną całość.
Natknęłam się także na opinię, iż przeżycia nastolatka to w pewnym sensie takie życie pi. Oczywiście nie chodzi o to, że fabuła książki czy przepięknego filmu oddaje dokładnie opisane przeze mnie wydarzenia, ale mechanizm, który zadziałał w obydwu przypadkach, byłby podobny. Samotny chłopiec na tratwie, przeżywający silne doznania duchowe i umysłowe, spotykający wielkie siły natury. Jednak zupełnie uczciwie muszę przyznać, że jest coś, co cały czas mnie zastanawia, w jakimś sensie nie daje mi spokoju w tej historii. A jest to zagadka 14-letniego Bradforda Rice'a, najmłodszego z grupy. Ale może przypomnę i doprecyzuję nieco tę konkretną sytuację, w której jego osoba staje się kluczowa. Jak pamiętacie, ocalały chłopak już w szpitalu po odnalezieniu na plaży dopytywał o swoich kolegów. Szerzej nawiązywał jednak tak naprawdę do nagłego odejścia tylko jednego z nich – Brada. Większość przekazów w tej kwestii jest dość ogólnikowa i nie podaje kolejności, w jakiej znikali chłopcy. Czemu w sumie się nie dziwię, bo właściwie nie wnosi to nic do sprawy, skoro nie znamy żadnych szczegółów i nie mówi nam to nic o charakterze zjawiska lub może czynu. Jednak są i źródła, które konkretyzują przebieg wydarzeń i wszystkie są z grubsza zgodne, że stwór z wody zaatakował Brada i według McClearego był naoczny świadek. Jak to dokładnie było? W szpitalu chłopak opowiedział swoją historię dyrektorowi Search and Rescue, podkreślając, że w momencie, gdy grupa płynęła, ratując się w kierunku wraku, prowadzili McCleary i Riley, a gdzieś pomiędzy nimi woda falowała i wydawała charakterystyczne odgłosy, ten jakby plusk, który wiązał się z tym, że coś płynie niedaleko. Była mgła. Niewiele było widać, ale do uszu chłopaków miał dochodzić specyficzny syk. Niektóre źródła opisują dokładnie, że wówczas Warren Felly zawołał: "To coś ma Brada!" i zamilkł. Na zawsze. Tak więc wydawało się, że ofiarą ataku tego stwora, zdaniem McClearego, który wiedział to od Warrena, padł konkretnie Brad. Potem zamilkł i sam Warren, który był w wodzie najbliżej Brada. Z McClearym pozostał więc wówczas Larry Stewart Bill i Eric Riley. Po jakimś czasie McCleary uprzytomnił sobie, że Billa już z nimi nie ma, ale nie podał żadnych okoliczności, w których zniknął, podobnie jak w przypadku innych chłopaków. Jedno tylko zatem było pewne w opowieści ocalałego McClearego. To coś zabrało Brada. Reszta grupy przepadła całkiem bez wieści, ale co ciekawe, to właśnie Brad został po tygodniu odnaleziony na plaży. Czy to rzeczywiście tylko zbieg okoliczności? Dlaczego to on tak się wyróżnił? To jego imię pada w tej historii w kluczowych momentach – ataku potwora i odnalezienia szczątków na plaży. Pierwszy zidentyfikował je McCleary, choć użył sformułowania w rodzaju: według mojej najlepszej wiedzy to on, mówiąc oczywiście o Bradzie. Potem McCleary doznał załamania nerwowego i mniej więcej doszedł do siebie po 3 miesiącach. Jak rozumiem, jego wnioski co do tożsamości chłopaka na plaży były potem jakoś potwierdzone, szczególnie że rozważano, jak to możliwe, że nie było śladów pogryzienia czy innego fizycznego ataku. Musiały być zatem jakoś dokładniej oglądane. Teraz tylko powstaje pytanie, dlaczego w tej historii jest tak konkretny drugi, obok McClearego, bohater? Czym wyróżnił się Brad? Może najmłodszy chłopak był w tej grupie na przykład wyszydzany, wyśmiewany czy w jakikolwiek sposób wykorzystywany i na tym tle doszło w paczce do jakiejś grubej afery, rozłamu. Czy na przykład 14-latek ucierpiał na skutek jakiegoś ataku, a McCleary go pomścił, bronił? A może odwrotnie, to on atakował, a reszta próbowała temu zapobiec? Czy ocalały doskonale wiedział, co stało się z 3 kolegami, ale zdawał sobie sprawę, że najmłodszego stracił z oczu w wodzie? Nie wie, czy gdzieś nie wypłynie i stąd ten smog, który go porwał w wodzie. I kto wie, może odda. I tak, potem ciało się odnalazło na plaży, jako jedyne. Właśnie Brada, tego chłopaka, którego stwór napadł w tej historii na 100%.
jego ciało wcale nie wyglądało jak po ataku morskiego smoka, więc musiało się stać coś innego. Tak, atak mógł polegać na skoku na przykład w stronę chłopaka, a nie w biciu zębów, ale mogło być i całkiem inaczej. Po prostu McCleary kłamie. I właśnie to mnie zastanawia, bo ewidentnie widzę, że wszystko to może mieć jakiś sens, ale oczywiście nie wiem jaki. Być może gdyby sekcja była dokładniejsza lub informacje podane opinii publicznej jakieś szersze, bardziej szczegółowe, wszystko mogłoby nam się nagle rozjaśnić. I jeszcze to załamanie nerwowe, nie tyle po samym odnalezieniu, co po tym, gdy wypłynął brat. Ale biorę też pod uwagę, że nadinterpretuję ten wątek i tak naprawdę jest to zwykły przypadek, a przekazy są mimo wszystko niedokładne i fabularyzowane. Ale jednak pomyślałam, że jest to jakiś istotny trop, coś, co wybija się w tej historii i być może zachęci Was do główkowania. Czy kolega mógł podać chłopakom na przykład truciznę, której najmniej spożył 14-latek i zdołał uciec do wody? Czy mogło chodzić o substancje psychoaktywne, które przedawkowali i zrobili sobie krzywdę? Czy ich kolega próbuje to ukryć? Może reszta chłopaków została na przykład zakopana przez McCleary'ego, a tylko uciekinier rzekomo miał pozostać gdzieś w wodzie z potworem. A o reszcie nie było nawet sensu wspominać. Tak, to dziwaczne i może nawet naciągane, ale jednak zgadza się z faktami, które znamy, a te wcale nie wskazują na atak jakiegoś stworzenia na brada. Ale to tylko jedna z teorii, bo trzeba pamiętać, że głównym winowajcą może być równie dobrze po prostu burza i stres. Edward McCleary odszedł na zawsze w 2016 roku, a jego przyjaciele w listach pożegnalnych publikowanych w internecie doceniali jego ogromne poczucie humoru i fakt, że doceniał cud życia. Potrafił być też fascynującym kompanem do rozmów. Czy dotyczyły one tego niezwykłego przeżycia z przeszłości? Czy kiedykolwiek do niego wracał? Tego niestety nie wiem. Pewnie jednak domyślacie się, że ja tym razem, choć mam świadomość potęgi umysłu i tego, że mózg może chronić swojego, powiedzmy to, właściciela na różne sposoby przed utratą zmysłów, to jednak zachowałabym się chyba jak lekarz. Gdy przychodzi do niego pacjent i mówi, że boli go brzuch, to przyjmuje się, że boli go brzuch i wyjaśnia dlaczego, a nie zaczyna od tego, że to sobie wymyślił, bo on ma nerwicę i doświadcza bólu psychosomatycznego. Oczywiście może tak być, ale najpierw dobrze zdiagnozować, czy to po prostu niewyrostek. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Film, który możecie zobaczyć, udowadnia, że wieloryb północnoatlantycki, częściowo przykryty wodą, może wyglądać i jak wąż morski, i jak słup z jasnym punktem na czubku. A to tylko pierwsze z brzegu morskie stworzenie realnie istniejące, które mogłoby podpłynąć do chłopaków. Osobiście myślę, że Edward po prostu rzeczywiście spotkał podczas burzy jakieś wielkie morskie stworzenie. Przekonano go później, że się mylił, ale nie tak do końca rozumiem dlaczego. Myślę, że mogło chodzić o to, że samo to słowo, smok, sprowadziło rodzinę, lekarzy, psychologów, dziennikarzy trochę jednak na manowce. Gdyby morskie stworzenie kategoryzował bardziej po prostu jako przedstawiciela jakiegoś morskiego gatunku, wszystko to wyglądałoby zupełnie inaczej. Chociaż nie wiem. Być może wyjaśnienie, że to stres zrodził potwora, wydawało się prostsze niż to, że takie stworzenie faktycznie gdzieś w głębinach może się czaić na samotnych pływaków. Bardzo jestem ciekawa, co wy myślicie o całej tej historii. Sądzę, iż część z Was już kiedyś o niej słyszała, bo myślę, że była bardzo modna i często opowiadana i analizowana w kręgach nastolatków wielu już pokoleń. Koniecznie dajcie znać. A ja tymczasem zapraszam Was na drugi kanał, Szeptanki True Mysteries, gdzie być może nawet trochę podobne historie analizuję, ale kiedy indziej zupełnie odmienne od tej, jednak myślę, że nie mniej interesujące. Kochani, koniecznie zaglądajcie na Facebooka, Instagram, Spotify, SoundClouda i mam nadzieję, że widzimy się w komentarzach. Bardzo serdecznie Wam za nie dziękuję. Ściskam Was mocno i do usłyszenia.